tegoroczne słowiańskie spotkanie Lado Deja. To już kolejna niesamowita edycja. Wykładowcy, stoiska z wyjątkowymi produktami i usługi. Muzyka i liczne atrakcje. Dwa dni wyśmienitej zabawy na świeżym powietrzu. Bądź z nami koniecznie. 15-16 lipca. Boisko sportowe Orła. Lizawice 14A. 55200 Lizawice. Lado Deja to największe otwarte wydarzenie tego roku. Wstęp dla każdego bezpłatny. Zapraszamy. Patronat. Gmina Oława. Miesięcznik Nieznany Świat i Studio VTV. Lado Deja. Znowu jesteśmy razem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Kazmierowicz i jestem absolwentem Elitarnej Akademii Yap Ching Hai w malezyjskim Kuala Lumpur, uczniem światowej sławy wielkiego mistrza Yap Ching Haia, uczniem mistrza Boczu Yapa. Tematem dzisiejszego spotkania są dwie skuteczne formuły do natychmiastowego zastosowania. No, wiele osób powie, a cóż to za formuły, dlaczego dwie i dlaczego natychmiast można je zastosować? Przecież formuł w klasycznym Feng Shui jest mnóstwo tak naprawdę. I jak to można natychmiast zastosować? Dzisiaj sobie o tym właśnie porozmawiamy. Temat Feng Shui jest tematem obszernym, ale na początek wprowadzenie. Feng Shui w dosłownym tłumaczeniu znaczy wiatr i woda. I postrzegane jest przez wielu ludzi jako coś w stylu aranżacji przestrzeni. Wielu ludzi kojarzy Feng Shui z ezoteryką, z magią i z czymś takim niewidzialnym, co stosuje się w przestrzeni po to, żeby polepszyć życie. Feng Shui tak naprawdę to nic innego jak fizjonomia środowiska naturalnego. I Feng Shui jest czymś w rodzaju Xiang, czyli czytaniem środowiska, czytaniem tego, co znajduje się w bliższym i dalszym otoczeniu. Znajdujemy się w otoczeniu bardzo ładnym, które to pokazuje nam ukształtowanie środowiska naturalnego, pięknego terenu, bo mamy tutaj w okolicy piękne góry, pasma górskie. Tutaj widać, jak teren opada, jak teren się wznosi. Widać pojedyncze góry i pasma górskie. Widać żywą, piękną roślinność, zielone drzewa, zieloną trawę. Słychać dźwięki ptaków. Jest naprawdę pięknie. Feng Shui właśnie zajmuje się badaniem i obserwacją przyrody. Tak właśnie powstawało przez kilka tysięcy lat, ponad 2000 lat. Feng znaczy wiatr, a Shui woda. Energia Qi formowana jest przez góry, a gromadzi się, kiedy napotyka wodę. Rozpraszana jest przez silne wiatry i ważna jest szczególnie dla rolników, dlatego że kiedy przychodzą silne wiatry i rozproszą energię Qi, w takich miejscach uprawy giną i wtedy nie ma możliwości na dobre zbiory. Dlatego mówi się, że wybranie odpowiedniego miejsca na budowę domu jest znaczące dla ludzi, dla nas, dla żywych. Ale zanim powstało Yang Zai, czyli Feng Shui dla żywych, było Yin Zai, czyli Feng Shui dla zmarłych. I w dawnych czasach przede wszystkim wybierano miejsca na pochówek. Od tego wywodzi się właśnie klasyczne chińskie Feng Shui. Czyli Feng Shui pierwotnie służyło do chowania zmarłych, a później zaczęto planować miasta. I takie miasta jak Singapur, Szanghaj i inne właśnie wybudowane są ściśle według zasad Feng Shui. Następnie zaczęto stosować tą starożytną wiedzę do tego, żeby budować domy. Przede wszystkim Feng Shui było stosowane na dworze cesarza i było zakazane dla zwykłego śmiertelnika. Dlatego nawet dzisiaj w Chinach, obserwując klasyczne
feng shui, my możemy zobaczyć wiele tych zasad, ale one są przed nami tak naprawdę ukrywane. My, obserwując zakazane miasto, nie zobaczymy takich symboli, jak zobaczymy w galeriach feng shui w Polsce czy za granicą w sklepach, dlatego że feng shui to przede wszystkim kierunki magnetyczne i przede wszystkim to jest wiedza, która liczy sobie kilka tysięcy lat. A proszę sobie wyobrazić, że kilkaset lat temu nie było tych rzeczy, które dzisiaj są dostępne. Czyli nie było mowy o tym, żeby powiesić jakiś dzwonek wieczny, czy żeby postawić jakąś figurkę, tylko była mowa o tym, żeby odpowiednio zorientować budynek na działce. I dzisiaj, odwiedzając Hongkong czy inne miejsca związane z klasycznym feng shui, my zobaczymy, że gdzieś drzwi krzywo są osadzone, tak pod kątem, albo budynek krzywo w stosunku do drogi w Azji stoi, ale nie ma, prawda, mowy o tym, żeby gdzieś wisiały jakieś dziwne, symboliczne rzeczy. Oczywiście w Azji bardzo popularnym symbolem jest smok, bo smok jest takim ważnym dla nich symbolem, jak u nas spotkamy gdzieś tam podkowę, prawda, na szczęście. Ale ja na przykład przy kasie stawiam kokosy na kokosowe interesy albo inne rzeczy. Jest to bardziej związane z naszą symboliką, z czymś, co nam się kojarzy, z czymś dobrym, z dostatkiem i tak dalej, prawda? Siano na przykład, prawda? Mamy mnóstwo siana, czyli dużo pieniędzy. To jest taka symbolika. Natomiast to nie ma nic wspólnego z feng shui, bo feng shui to pole magnetyczne, odpowiednia lokalizacja i odpowiedni kierunek. Co to są te skuteczne techniki? Skuteczne techniki, proszę Państwa, to nic innego jak przede wszystkim wykorzystanie pola magnetycznego, czyli lokalizacji i kierunku. I teraz tych technik jest mnóstwo. Jest wędrująca gwiazda, jest Pa Chai, jest Shuangkong Dagua, są 72 smoki, jest 120 worków złota, jest 5 duchów niosących skarb, jest 8 pałaców żółtej wiosny, są Peach Blossom, czyli kwitnący kwiat brzoskwini. Mnóstwo formuł, ale mieszkając w blokach mieszkalnych, da się w zasadzie wykorzystać dwie skuteczne formuły. I do tych technik zaliczymy wędrującą gwiazdę, czyli Shuangong Facing i Pa Chai. A dlaczego do natychmiastowego zastosowania? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo kierunki magnetyczne możecie Państwo zastosować natychmiast, czyli już teraz, siedząc tutaj i patrząc w konkretnym kierunku. I nie musicie wydawać Państwo na nie pieniędzy. Nie musicie Państwo iść do sklepu, kupić jakiegoś remedium w postaci fontanny, w postaci kwiatków, w postaci jakiegoś przedmiotu dekoracyjnego. Po prostu obliczając odpowiedni wykres urodzeniowy, energetyczny, Państwo wiecie, gdzie w danym miejscu postawić biurko i siadacie w tym miejscu i patrzycie w konkretną stronę, w konkretnym kierunku magnetycznym. I już wykorzystujecie natychmiast tą energię. Oczywiście efekt działania tego kierunku i tej lokalizacji to nie będzie tak, że ona zadziała natychmiast, ale formuła jest do zastosowania natychmiastowego, czyli od razu. Efekt może przyjść w ciągu tygodnia, dwóch, miesiąca, ale, że tak powiem, te negatywne rzeczy zazwyczaj przychodzą szybciej niż te pozytywne, tak się mówi. O feng shui. Czyli te efekty o feng shui ogólnie na razie. Tak. Tak. Więc tutaj my możemy zastosować różnego rodzaju formuły, ale w przypadku mieszkań w bloku, czy w przypadku firm, które znajdują się na piętrach, to możemy zastosować właśnie dwie formuły. Pa Chai, czyli 8 pałaców. Jest to formuła dotycząca osobistego feng shui i tak zwanej liczby Ming Gua, którą oblicza się na podstawie, uwaga, nie tylko roku urodzenia, ale kompletnej daty, miesiąca, dnia i roku, a nawet godziny, bo jeżeli data jest granicząca, to musimy wziąć całość pod uwagę, ale również, drodzy Państwo, na podstawie czasu, czyli kiedy się wprowadzamy do danej przestrzeni. I to ma niesamowicie ważną rolę w przypadku Państwa domów i miejsc pracy. Jeszcze na co warto zwracać uwagę, kiedy my studiujemy feng shui. Często ludzie, jak się zapisują do różnych szkół, na różne kursy,
to nie biorą tego pod uwagę. Wykładowcy przychodzą, prowadzą zajęcia, bardzo ładnie opowiadają. Ja uwielbiam się uczyć, więc chodzę na różne kursy, cały czas się uczę, tak jak mój nauczyciel miał 88 lat, wielki mistrz Jap Czynghaj, a cały czas się uczył. I to w niczym nie przeszkadza się uczyć, tylko trzeba wracać do korzeni. Jeżeli uczymy się Feng Shui, to proszę pamiętać o jednej rzeczy. Feng Shui powstawał dawno temu. Dawno temu były domy parterowe, nie były domy piętrowe. Więc jeżeli my rozmawiamy na przykład o szkole wędrującej gwiazdy, czyli Shuang Kong Feixing, to ona powstawała też w czasach, kiedy były domy parterowe. I na przykład jest taki termin zmiana okresu w domu. I w dawnych czasach to robiono dziurę w dachu wielkości 3 metry na 3 po to, żeby słońce, deszcz, wszystko mogło spaść i dotknąć ziemi w danym domu. I mówiono, że okres tego domu się zmienił. Gdzie teraz w budynku, który ma 20 pięter, można zrobić dziurę przez 20 pięter, żeby ten deszcz i słońce, promienie słońca dotknęły posadzki czy fundamentów, prawda, na ziemi? Nie ma możliwości. Więc w zwykłym. Więc trzeba odnieść się do tej wiedzy i do korzeni, kiedy to powstawało. I trzeba troszeczkę inaczej, inne myślenie włączyć. Trzeba popatrzeć, jak ta wiedza powstawała, popatrzeć, w jaki sposób my możemy to wykorzystać dzisiaj, podczas tej praktyki, tak? Ja wiem, chcesz zadawać pytania? Proszę. Bo tak nie też nas, pan też od wielu lat na tym zastanawiam, czy takie celebryci jak Filipin, z tego towarzystwa, czy oni się też wykorzystują te technologie, te narzędzia do swoich, że tak powiem, uprawiań polityki, Bardzo dużo osób stosuje klasyczne Feng Shui, bardzo dużo firm, dużo osób, które zajmują się, prowadzą duże firmy, bardzo dużo osób zajmujących się, no powiem w ten sposób, klasyczne Feng Shui jest wykorzystywane dzisiaj wszędzie, pomimo że Feng Shui jest tam, gdzie go nie widać tak naprawdę. Nam się wydaje, że Feng Shui to jest coś, co... Ja miałem konsultację kiedyś w banku. Zaprosiła mnie pani dyrektor, bo w tym banku się źle działo. Właśnie w banku. Dwie formuły, które można zastosować natychmiast i skuteczne. Jakie? Na zewnątrz banku, w mieście, we Wrocławiu, nie mogę nic zrobić, nie mogę na zewnątrz zmienić ukształtowania dróg, bo to zależy od miasta. Nie mogę zmienić w zasadzie nic na zewnątrz, nie mogę zmienić ukształtowania terenu na zewnątrz, nie usypię żadnej górki, nie zbuduję nic. Mogę zmienić wewnątrz. Więc jedyną rzeczą, jaką mogłem zrobić, mogłem pozamieniać gabinety dyrektora, mogłem zamienić gabinety pracowników, mogłem zmienić przestrzeń, aranżację wewnątrz. Mogłem pozmieniać to, na co miałem wpływ wewnątrz, ścianki działowe i tak dalej. Natomiast nie miałem wpływu kompletnie na to, co się działo na zewnątrz. I to, co było możliwe, to można było zadziałać wewnątrz. Wędrująca gwiazda i paczaj jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Inaczej jest w przypadku, kiedy na przykład powstaje nowy budynek i można coś z tym budynkiem zrobić. Można go na przykład postawić w odpowiednim kierunku na tak zwanych sznurach pereł albo sznurach pokoleniowych. Wtedy stawia się taki budynek w odpowiednią stronę i uzyskuje się odpowiednie wartości. Aczkolwiek sznury pereł, sznury pokoleniowe dobre są do roku 2023. To jest taka specjalna formacja, która przynosi ogromne korzyści w okresie 8. I to jest właśnie aspekt czasowy w Szkole Wędrującej Gwiazdy. On mówi nam o tym, że do roku 2023 budynki, które są wybudowane na tak zwanym, magiczna nazwa, sznurze pereł, będą przynosiły niesamowite bogactwo i takie firmy będą się bogaciły. Więc wiele bardzo popularnych firm, wiele popularnych inwestycji, które zostały wybudowane na tych sznurach, przyniosły właśnie właścicielom niesamowite zyski. Natomiast warto obserwować, dlatego że dużo firm do roku 2023 będzie prosperowało, a po 2023 roku niestety zaobserwujemy,
spadki notowań tych firm, dlatego że sznury pereł rozsypią się. Oczywiście to nie będą złe wykresy w dalszym ciągu, natomiast już nie będą przynosiły takich dobrych rzeczy, jakie niosły do tej pory. Wędrująca gwiazda jest w ogóle bardzo interesującym tematem, ale to jest szkoła, która zaledwie w 20% przynosi efekty. Są jeszcze inne rzeczy. Najważniejszą rzeczą w klasycznym feng shui jest ukształtowanie terenu. Można mieć bardzo dobry pachai, dobrą wędrującą gwiazdę, ale jeżeli ukształtowanie terenu nie sprzyja, nie wspiera tego, co mamy w tych naturalnych formach, to wówczas my nie uzyskamy tego, co wywodzi ta wędrująca gwiazda, czyli ten potencjał, który jest na przykład, on nie przyniesie tego dobrego. Właśnie ukształtowanie terenu, czyli to, że teren się wznosi za domem, to, że przed domem opada, to jest tajemnica sukcesu, bo to jest jak prąd, który jest dany do przestrzeni, do energii tego domu. Czyli my mamy przestrzeń naenergetyzowaną, ona jest zasilana energią. Jeżeli ukształtowanie terenu nie zasila domu, to nawet jeżeli będziemy mieli dobre kierunki i tak dalej, to ten prąd będzie bardzo słabiutki, jak rozładowana bateria. I często jest tak, że ktoś wybuduje dom na terenie płaskim, zupełnie płaskim i mówi, no mam dobry kierunek swój najkorzystniejszy, no mam przecież gwiazdę bogactwa na skierowaniu, powinno wszystko iść dobrze, powinno być wszystko super, a wcale nie prosperuje tak dobrze. Dlaczego? Dlatego, że ta energia tego domu jest bardzo słaba. Dlatego sukcesy ludzie odnoszą w górach. Mówi się, mój nauczyciel często powtarzał, że dobrzy politycy powinni mieszkać w górach, bo tam jest energia dość silna, tak? A ogromne biznesy robi się tam, gdzie jest woda. Czyli proszę popatrzeć, że miasta odnoszące sukcesy zlokalizowane są blisko wody. Tak jak na przykład Wrocław, prawda? Londyn. Woda jest zazwyczaj i proszę też zauważyć, że tam, gdzie są kanały wodne, zazwyczaj jest płasko. Nie ma tam gór. Dlatego, że woda jest bardzo silnym nośnikiem energii. Najlepsze feng shui jest tam, gdzie jest i woda, i góra. A dlaczego? To jest kolejna zasada, koncepcja yin i yang. Yang to jest energia wody, czyli ruch, a yin to jest coś stabilnego, stałego. To tak jak kości i krew. Kości to są góry, a krew to jest po prostu woda. Żeby była równowaga, nie coś, co jest przeciwne, bo niektórzy mówią, że to są przeciwstawne energie. To jest coś, co się uzupełnia. Kobieta nie jest przeciwieństwem mężczyzny i mężczyzna nie jest przeciwieństwem kobiety. To są siły, które się uzupełniają nawzajem. Tak jak noc uzupełnia dzień, a dzień uzupełnia noc. Czyli my musimy mieć równowagę pomiędzy dniem a nocą, pomiędzy wdechem i wydechem. Tak jest w feng shui. My szukamy takiego miejsca, żeby były i góry, i woda. Żeby dom miał schronienie w odpowiednim miejscu, ale żeby miał dostęp też do źródła energii, czyli do wody. Bo energia, tak jak już wcześniej powiedziałem, formowana jest przez góry, ale gromadzi się w wodzie i dom z tej wody tą energię czerpie. Mówi się, że pasma górskie to są smoki i smoki idą do źródła, żeby napić się tej energii z wody. Czyli jezioro czy rzeka to jest taką miską z energią dla tego smoka, czyli dla pasma górskiego. Jak smok ma miskę pustą, to umiera. On idzie czerpać tą energię z tej miski. Tak to wygląda, jeśli chodzi o klasyczne feng shui i o źródła energii właśnie smoków i energii. Jeśli chodzi o przepływ energii chi, to kiedy energia chi jest zakłócona, to pojawiają się różnego rodzaju problemy. Smoki często są zranione. A zranione smoki są wtedy, kiedy na przykład na pasmach górskich czy na górach buduje się autostrady czy różnego rodzaju drogi. Jeżeli mamy góry i widzimy, że budują różnego rodzaju odwierty, tunele i
tak dalej, to ranią te smoki. I te smoki wtedy zaczynają oddziaływać na niekorzyść ludzi. I w najbliższym otoczeniu, później na danej drodze, dziwimy się, że dzieją się wypadki. Dlaczego na tej jednej drodze, na tym zakręcie co chwilę jest jakiś wypadek, ginie jakiś motocyklista? Dlaczego co chwilę coś się tam dzieje? No dlatego, że drodzy Państwo, taki smog został zraniony. W Malezji jest takie Genting Highlands, potężne kasyno, które było budowane przez 13 najlepszych mistrzów Feng Shui. I tam jest droga, która prowadzi od Kuala Lumpur przez całe pasma, i na tej drodze co chwilę są wypadki autobusowe od jakiegoś czasu i nie wiedzą dlaczego. Okazało się, że tam były jakieś prace prowadzone i zraniono właśnie jeden ze smoków został zraniony. I od tamtej pory non-stop są wypadki. Więc pasma górskie są bardzo ważne i my musimy zwracać uwagę na to, co właśnie jest robione. Dlatego ludzie często nie biorą pod uwagę tego, że budowanie dróg, autostrad może mieć wpływ na to, co w otoczeniu będzie się działo. Dlatego jak budujemy dom, to zwracajmy uwagę na bliższe i dalsze sąsiedztwo, bo to ma duży wpływ. My też często, budując dom, chcemy w ogrodzie mieć oczko wodne, sadzawkę, jakiś strumyczek mały, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że woda ma bardzo duży wpływ. Bardzo duży wpływ ma na karierę, ale również na zdrowie. I często spotykam się z czymś takim, że dzwonią do mnie ludzie i mówią: Panie Krzysztofie, odkąd wybudowałam tą sadzawkę, pojawiły się problemy ze zdrowiem. Albo inaczej, odkąd postawiłem tą fontannę, mój biznes zaczął wzrastać. Co ja takiego zrobiłem? Czy można jeszcze coś poprawić? Okazuje się, że umiejscowienie wody w odpowiednich rejonach na zewnątrz albo wewnątrz domu jest jak dobra akupunktura ciała. Czyli potrafi woda odblokować pewne rejony. Ale żeby wybrać takie miejsce, możemy to zrobić albo świadomie, albo nieświadomie. W oparciu o datę urodzenia, w oparciu o aspekt czasowy jest wiele czynników. Ja na przykład, wybierając rejon na aranżację wodną, czyli to może być akwarium, czyli mogą tam pływać rybki, to może być fontanna, to może być zwykła misa z wodą, w której będę często wodę wymieniał, to może być każdy zbiornik wodny, to może być basen w okresie letnim, tak jak dzieci. Taka woda w odpowiednim czasie może zaktywować dobrą sytuację dla konkretnej osoby, ale jeżeli w domu mieszka na przykład małżeństwo, to muszę zwrócić uwagę, czy nie szkodzi to jednej osobie, a drugiej nie pomaga. Bo może być tak, że jedna osoba zacznie zarabiać pieniądze, a druga zacznie chorować. Czasami lepiej takiej wody nie umieszczać. Czyli jedna osoba będzie miała właśnie korzyści, a druga będzie cierpieć. A czasami jest tak, że dwie osoby odnoszą korzyści, prawda? Więc trzeba z tym bardzo ostrożnie podchodzić. Jeżeli nie musimy wody umieszczać, to lepiej nie umieszczać, a jeżeli może przynieść korzyści, to umieszczamy wtedy takie aranżacje wodne. Więc Feng Shui to wiatr i woda. Woda gromadzi energię chi, wiatr ją rozprasza. Ale przede wszystkim Feng Shui ważny jest człowiek. Czyli lokalizacja człowieka w danym miejscu ma znaczenie. Bo nawet jeżeli Państwo gdzieś w jakimś rejonie postawicie zbiornik wodny, ale tam nie przebywacie, to ta woda na Was nie oddziałuje. Czyli jeżeli macie w pomieszczeniu, macie gabinet, stoi tam piękne akwarium, które ma 500 litrów wody i pływają piękne rybki, ale Was tam nie ma, to ta woda na Was nie będzie oddziaływała. Po prostu człowiek musi w tym miejscu przebywać. Niektórzy mówią, że wodę w okresie ósmym można umieszczać na południowym wschodzie, na wschodzie, na północy i na południowym zachodzie.
Jest to bardzo taka ogólna zasada Feng Shui. Ja nie do końca się z nią zgadzam, dlatego że uważam, że każdy człowiek ma indywidualny rejon dla wody. Przede wszystkim podstawowa zasada jest taka, że nigdy nie umieszczamy wody z tyłu domu. Czyli nigdy Państwo nie umieszczacie wody na wprost drzwi wejściowych do domu. Jeżeli wchodzicie do domu, to woda nie powinna znajdować się na wprost wejścia. Zawsze powinna znaleźć się od strony frontowej. Często jest też tak, że wchodzimy do domu i nasze ogrody znajdują się po przeciwnej stronie, czyli mamy drzwi tarasowe. I ludzie często swoje aranżacje mają właśnie tam z tyłu, za domem i umieszczają tą fontannę za domem. Więc my staramy się nie umieszczać tej wody z tyłu, za domem. Lepiej tego nie umieszczać za domem, dlatego że jeżeli umieścimy za domem, to wówczas ta woda będzie negatywnie wpływała. A za co taka woda za domem odpowiada? Na przykład za brak potomstwa. I często, kiedy teren za domem opada, kiedy jest woda za domem, to ludzie starają się o dzieci i tych dzieci w domu nie ma. Albo są problemy ze zdrowiem. Może jeszcze być tak, że są dzieci w takim domu i umierają. Różnego rodzaju problemy związane z wodą przychodzą bardzo szybko, dlatego że woda działa bardzo dynamicznie, ale przynosi też szybko pieniądze. Jeżeli chcemy szybko zdobyć pieniądze, to odpowiednio umieszczona woda przynosi nam te pieniądze bardzo szybko, bo woda jest yang, tak jak mówiłem, odbija światło, czyli ruch fotonów, energetyzuje przestrzeń, ale działa też na przykład bardzo depresyjnie. Jeżeli jest za dużo wody w przestrzeni, a niektórzy tak mają, że mają bardzo dużo kolory niebieskie, fontanny i tak dalej, więc ta woda działa bardzo depresyjnie na ludzi, więc z wodą trzeba bardzo ostrożnie. Więc wybierając, tak jak mówię, dom, czy przestrzeń do życia, czy firmę, my musimy zwracać uwagę na to, czym się otaczamy. Przede wszystkim 70% to jest otoczenie, 30% to wnętrze. My często mylimy się, bo my myślimy, że to nasza przestrzeń, czyli nasze wnętrze, decyduje o tym, jak my żyjemy. I ludzie myślą, mieszkając w bloku, że a, to ja sobie pozmieniam, parę rzeczy, przemaluję sobie pokój, przestawię sobie łóżko i już będzie dobrze. W 30% to wpłynie na to, że dalej zrobimy postępy, ale 70% to tak naprawdę otoczenie o tym decyduje. Ja często, widząc budynki, które gdzieś stoją we Wrocławiu, z nimi się nic nie dzieje. Dopiero po kapitalnych remontach, po przebudowie skierowania, dopiero coś tam można zaobserwować. Proszę popatrzeć na, jeżeli chcecie się coś dowiedzieć na temat prezydentów miast, na przykład, czy burmistrzów i tak dalej, popatrzcie na ratusze. To bardzo dużo może wnieść i możemy się dowiedzieć, czy miasto ma pieniądze, czy większą władzę na przykład, tak? Dlaczego tak się w danym mieście dzieje? Czy Państwo wiecie, dlaczego politycy się tak zachowują? My możemy dyskutować na temat polityków, my możemy dyskutować na temat ludzi, na temat tego, co się dzieje, ale my tak naprawdę dużo możemy się dowiedzieć, patrząc na ratusz, na budynek. Bo pewne zachowania ludzkie wynikają właśnie z otoczenia. 70% otoczenia decyduje o tym, jaki potencjał z człowieka uwypukla się. Każdy z nas ma cechy negatywne i pozytywne. Ja patrząc na człowieka nie widzę aniołka i nie widzę diabełka. Ja wiem, że każdy z nas, ja także, mam plusy i minusy. Każdy z nas ma dwie wartości. A jakie cechy wydobędzie, to zależy od przestrzeni w dużej mierze. Jeżeli ja będę żył w domu, który ma dobre feng shui, to prawdopodobnie uwypuklą się te dobre cechy. Ale jeżeli moja przestrzeń uaktywni rzeczy negatywne, no to będą te negatywne rzeczy
uwypuklone. Ja już wspominałem, ta jedna z technik skutecznych i natychmiastowych, Pachai, mówi o tym, że na przykład jeżeli drzwi są skierowane w tak zwanym kierunku pięciu duchów, to na przykład człowiek jest zdradza, tak? Jest zdrady, są sabotaże, wbijany jest nóż w plecy człowiekowi, czyli taki człowiek nie jest lojalny, ale też ludzie nie są lojalni. Czyli jeżeli w moim otoczeniu będą ludzie nielojalni, będą fałszywi i tak dalej, to ja też z natury nie będę lojalny i też będę fałszywy, bo ja będę miał z takimi ludźmi do czynienia, to ja będę musiał się bronić w jakiś sposób. To co, jak Jasiu dostanie kopniaka, przepraszam, to ma stać biedny, ma się skulić i dać się bić? Nie, musi się nauczyć bronić, prawda? Więc z natury będzie się bronił. Więc jeżeli drzwi są skierowane w takim kierunku i nie zmienimy kierunku tych drzwi, to człowiek ma takie cechy charakteru. Albo inaczej, jeżeli dom stoi tyłem do otwartej przestrzeni i teren opada, czyli mam brak wsparcia i w tym momencie człowiek nie ma solidnych pleców, nie ma wsparcia, to ma brak poczucia bezpieczeństwa, to jak ten człowiek się zachowuje w naturze? Co jest stabilne, ma poczucie bezpieczeństwa? Nie. Broni się, więc jego cechy charakteru uwypuklone są te obronne. Albo inaczej powiem Państwu. Miałem konsultację domu, który był wybudowany na szczycie góry. Taki dom był wybrany przez mistrza Feng Shui przede mną. Taki teren na wybudowanie domu. Wiecie Państwo, kto buduje na szczycie góry dom? Twierdzę budowano na szczycie góry. Nikt normalny nie buduje tak domu. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że patrzymy, czy ktoś będzie najeżdżał teren, żeby się bronić. Więc naturalnie później szukamy wrogów dookoła siebie. Nie szukamy przyjaznych gości, nie szukamy ludzi, którzy mają nam pomóc, którzy są dla nas wsparciem, są przyjaźni, mili, tylko szukamy dookoła siebie wrogów. Patrzymy, czy tam jadą już nas zaatakować, czy będzie ktoś nas oszukiwał i tak dalej, i tak dalej. Więc my musimy w pewien sposób patrzeć, gdzie budujemy tą przestrzeń. Nigdy nie budujemy domów na szczycie góry. Wręcz przeciwnie, szukamy takiego miejsca, żeby z lewej, z prawej strony i z tyłu za domem mieć góry, a przed sobą otwartą przestrzeń, czyli w miejscu, które nas będzie chroniło. Tak? Pamiętam pana o tej wodzie. Tylko głośniej, proszę, żeby tutaj. I tak nie będzie słychać pana. Nie będzie. Pamiętam pana o tej wodzie. Pytanie, czy do tego też się odnosi? Na przykład, jak mam przychodzi z ulicy do domu, wchodzi przyłączenie do wodą. To też jeśli chodzi o wodę feng shui, wodne feng shui, to jest najwięcej w ogóle technik wodnych w Feng Shui. Więcej jest technik wodnych niż technik górskich. Dlaczego? Dlatego, że w Feng Shui, drodzy Państwo, trudno jest zbudować górę. Kto byłby w stanie z Państwa zbudować taką górę? Matka Natura. Ale rzekę z Państwa jest każdy w stanie tu zbudować. Koryto wody jest każdy w stanie tutaj wykopać i stworzyć. Więc technik wodnych jest znacznie więcej. Dlatego, że my jesteśmy w stanie zbudować tutaj koryto rzeki. My jesteśmy w stanie zbudować przepływ wody. A wiecie Państwo, wodne techniki to w ogóle się dzieli na wodę stojącą w formie jeziora, wodę przepływającą, czyli woda, która płynie albo od lewej strony do prawej, albo od prawej do lewej, wodę, która wpływa, i wodę, która odpływa. Więc wodnych technik jest mnóstwo. Ja tutaj mam ze sobą kompas. To jest narzędzie konsultanta Feng Shui. Bez tego nie ma konsultacji w ogóle. Nie ma możliwości. To jest kompas opracowany przez już mojego nieżyjącego mistrza, wielkiego mistrza Yap Cheng Haya. I to jest, proszę Państwa, kompas Shui Long, czyli kompas wodnego smoka. To jest jedna z sekretnych formuł mojego nauczyciela, który stworzył 9 bilionerów na świecie. 9 bilionerów. Między innymi stworzył Menara Public Bank w Kuala Lumpur, który bije rekordy, jeśli chodzi o banki w południowo-wschodniej Azji. I to jest technika Shui Long wodna, która mówi o tym, że jeżeli dom masz zbudowany
osadzony w takim kierunku, skierowany w takim kierunku magnetycznym i woda przepływa przed wejściem, przypływa z konkretnego kierunku i odpływa w konkretnym kierunku, to w danym domu urodzi się tyle i tyle dzieci, będzie rodzina bardzo bogata, odnosiła będzie sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Jest potężna technika wodna, która przynosi niesamowite efekty, ale właśnie odnosi się do wody. I uwaga, nie wszędzie da się tą technikę zastosować. To nie jest tak, że my możemy wodne techniki stosować wszędzie. Nie każdy ma takie błogosławieństwo od nieba, że w każdym miejscu może taką wodę zastosować. Dlaczego? Dlatego, że ukształtowanie terenu mówi o tym. Jeżeli teren tutaj opada, to teren mówi o tym, że woda będzie płynęła w tym kierunku. I być może możemy tutaj wykopać drenaż i ta woda będzie płynęła w odpowiednim kierunku, a może to jest nieodpowiedni kierunek dla tego domu i może tego tutaj nie możemy zastosować. Dlatego wodne feng shui nie wszędzie da się zastosować, w niektórych miejscach dla niektórych ludzi, tak? A dla niektórych nie. Jest to bardzo mocna technika wodna, ale nie dla każdego. Więc wodne feng shui bardzo mocne, ale mówię nie wszędzie, nie każdy może zastosować i bardzo niebezpieczny, dlatego że nie znam w Polsce osoby, która potrafi zrobić wodnego smoka i nie igrałbym z wodą. Nie powiedział, że nie z ogniem, ale nie z wodą, dlatego że zrobienie wody może przynieść pozytywny efekt, ale może bardzo szybko przynieść bardzo negatywny efekt. Dlatego, że woda jest nośnikiem energii i woda znacznie szybciej przynosi efekty niż każda inna technika, a szczególnie woda, która przepływa przed głównym wejściem. W przypadku wodnego smoka to jest woda, która przepływa przed głównym wejściem, czyli ona musi płynąć przed wejściem, zgromadzić się i odpłynąć w konkretnym kierunku. Jest wiele książek, które mówią o wodnych technikach, ale to są tylko książki, a książki, wiadomo, nie dają doświadczenia i praktyki, więc to nie jest takie proste z kolei w zastosowaniu. W praktyce trzeba mieć duże doświadczenie, żeby coś takiego zastosować. Ja miałem praktykę w Malezji, widziałem wiele przypadków. Widziałem wodnego smoka przed Menara Public Bank i to nie jest takie łatwe, bo o ile w Azji są deszcze monsunowe, o ile tam ten deszcz płynie, ta woda płynie, to w Polsce zimą woda zamarza, ale mamy rzeki. Łatwiej jest na przykład w zimie na lodzie stanąć i zmierzyć rzekę. W Malezji tego nie zrobią, prawda? My tutaj sobie w zimie, jak zamarznie lód, możemy sobie stanąć i możemy sobie to zmierzyć. Tutaj tego nie zrobimy. Natomiast jeśli chodzi o wodne techniki, to na pewno lepiej jest to zastosować do naturalnych rzek i do gór, niż robić sztuczne twory takie, prawda, drenaże i tak dalej. Są to techniki skomplikowane. I jeszcze co powiem, bo wiele osób bardzo marzy o tym, żeby zostać milionerem i stworzyć rzeczki feng shui. Wiele osób tworzy strumyki w ogrodach, ale jak Państwo popatrzycie na domy milionerów, to faktycznie mają w ogrodach piękne strumyki, sadzawki. Można coś takiego zrobić, tylko po pierwsze, jest to bardzo kosztowne. Po drugie, trzeba to obserwować i parę razy zmieniać, zanim zrobi się tą prawidłową aranżację. Tak to wygląda, jeśli chodzi o wodne feng shui. Ja Państwu dziękuję i proszę jeszcze, żebyście Państwo zostali, bo mam dla Państwa prezent za to, że Państwo tutaj ze mną jesteście. To jest kalendarz dobrych dni na rok 2022 mojego autorstwa. Bardzo ciekawa rzecz, bo ma tutaj dni lunarne, więc bazuje i na Księżycu, i na Słońcu. A ja Państwu dziękuję za uwagę.
Tegoroczne słowiańskie spotkanie Lado Deja to już kolejna niesamowita edycja. Wykładowcy, stoiska z wyjątkowymi produktami i usługi. Muzyka i liczne atrakcje. Dwa dni wyśmienitej zabawy na świeżym powietrzu. Bądź z nami koniecznie 15-16 lipca. Boisko sportowe Orła. Lizawice 14A. 55200 Lizawice. Lado Deja to największe otwarte wydarzenie tego roku. Wstęp dla każdego bezpłatny. Zapraszamy. Patronat, Gmina Oława, Miesięcznik, Nieznany Świat i Studio VTV. Lado Deja, znowu jesteśmy razem.